Nigdy wcześniej ani później Bronia nie bała się tak bardzo jak wtedy, kiedy stała przed ołtarzem w kościele pod wezwaniem świętego Floriana w Brwinowie i przysięgała Antoniemu miłość i wierność do grobowej deski. Serce tłukło się jej w piersi niczym oszalały z niepokoju ptak, a myśli krążyły dokoła, nie pozwalając się skupić na słowach księdza Tadeusza. Matka Boska Częstochowska, przyodziana w sukienkę ze srebrnej blachy, patrzyła z nad ołtarza surowym wzrokiem, natomiast dwa putta, trzymające koronę nad głową królowej Polski, wydawały się spoglądać na rozterki panny młodej z obojętnością. Bronka ze wszystkich sił próbowała słuchać słów księdza, ale im bardziej się starała, tym większy rósł w niej strach. W dzień ślubu matka przyszła zbudzić ją nieco później niż zwykle. Niepotrzebnie jednak cicho stąpała po świeżo wyszorowanych deskach, ponieważ Bronka tej nocy nie zmrużyła oka. Kiedy matka weszła do izby, dziewczyna leżała z zamkniętymi oczami i czekała, aż rodzicielka dotknie jej czoła chłodną dłonią i powie, że to dziś. Dziś ostatni panieński ranek, dziś oddają mężowi, dziś nie wróci do domu, dziś należeć będzie do kogo innego. Bronka znała te słowa, gdyż słyszała je już po raz trzeci. Najpierw skierowane do Zochy, najstarszej siostry, potem do Jasi, drugiej z kolei córki Jadwigi i Mariana Wielichnowskich, teraz do niej samej. Wstała zatem natychmiast, pocałowała rękę matki i wysłuchała jeszcze kilku zdań zaczynających się od słowa dziś. Potem do izby weszły jej zamężne siostry i zgodnie z rodzinną tradycją wszystkie cztery uklękły wspólnie do modlitwy. Bronia, czy to z zimna, czy niewyspania, dygotała na całym ciele. Gołe kolana oparte na drewnianej podłodze bolały ją tak bardzo, że nie mogła skupić się na wypowiadanych słowach. Święta Boża Rodzicielko, grzmiała matka, módl się za nami, odpowiedziały chórem Bronia i jej siostry. Odmawiały litanię loretańską każdego poranka, ale dopiero dziś uświadomiła sobie, że pierwsze wezwanie Najświętszej jest związane z urodzeniem Boga. Wstrząsnął nią dreszcz. Czego się boisz? Skarciła się w myślach. Ufaj Bogu, ciebie On nie wybrał, ani tak nie doświadczy jak Najświętszą Panienkę. Nie będziesz musiała patrzeć, jak twój syn dorasta, nie bierze sobie żony, a w końcu umiera w męczarniach. Tobie nie pisane takie doświadczenia. Ty do takich przeżyć jedynie się modlisz, przekonywała samą siebie. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami, powtarzała skupiona, a ucisk w jej piersi nieco zależał. Zocha, najstarsza siostra mężatka od 4 lat, miała już 2 synów. Obecnie oczekiwała 3. dziecka. Druga, Jasia, poślubiła 2 lata temu drwala Józefa. Jeszcze nie doczekali się dzieci, co w rodzinie wzbudzało niepokój. Na intencję zaciężenia Jaśki co wieczór poświęcano jedną modlitwę. Czy będę miała tyle dzieci co Zocha? Czy też mama modlić się będzie za mnie jak za Jaśkę? Uciekała myślami Bronia. Królowo Różańca Świętego, królowo rodzin, królowo pokoju. Kiedy była mała, myślała, że chodzi o pokój w domu bogacza, u którego służyli i matka, i ojciec. U nich w domu były izby, stąd brało się jej przekonanie o tym, że Matka Boża króluje we dworach, a nie w ubogich chatach. Dopiero kiedy podrosła, zrozumiała, że Matka Boża chce być królową świata bez wojen. Jakże piękne się to wydawało. Litania to modlitwa kobiet, dlatego oczywistym było, że Najświętsza Panienka żądała pokoju na świecie jedynie od niewiast. Mężczyźni, którzy nigdy tej litanii nie odmawiali, nie musieli się do owych słów stosować. Królowo Polski, brzmiało ostatnie wezwanie. Przywoływanie Polski, której nie było, sprawiało jej ból. Przegoń obcych z naszej ojczyzny, prosiła zawsze na koniec modlitwy, chociaż podsłuchała kiedyś rozmowę księdza z doktorem, że wolność ojczyzny może ziścić się tylko wtedy, kiedy światem wstrząśnie wojna. Miała głęboką nadzieję, że tak się nie stanie, a wolność uda się uzyskać za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, która w końcu odda Polakom swoje królestwo. Bronka zatem milkła, kiedy matka dodawała od siebie: o wojnę powszechną, o wolność ludów prosimy Cię, Panie. Nie chciała o to prosić. Może już przeczuwała, że wiele lat później przyjdzie jej przeżyć 2 wojny i wlać morze łez nad trupami bliskich. Wzdrygnęła się po raz kolejny, a troskliwa jak zwykle Jasia zdjęła z ramiona swój szal i odkryła nimi plecy Bronki. Ta poczuła ciepło ciała Jaśki i siłą powstrzymała się, aby nie wybuchnąć płaczem.